Dobry wieczór, witamy na fanpage'u Centrum Terapii Dialog. Dzisiaj zapraszam na kolejny z serii bezpłatnych webinarów o tematyce zdrowia psychicznego, a dzisiaj będzie znowu kolejny bardzo ciekawy temat, który dotyczy no, prawie wszystkich z nas. Ja poczekam jeszcze chwilkę, żebyście weszli, zapraszamy, napiszcie proszę na czacie, czy nas widać, czy słychać. Jeżeli jest wszystko ok, no to możecie kliknąć kciuka albo serduszko, to będziemy mogli wtedy ze spokojnym sumieniem zaczynać. Dobry wieczór. Tak, o, dzień dobry też jest. Witam, tak, my też witamy, zapraszamy. Widzę, że wszystko powinno działać. Pamiętajcie, dajcie znać, czy jest ok kciukiem, to wtedy będę wiedziała, że nie ma problemu z wizją i z fonią. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bólu, o tym, jak to jest, kiedy ciągle nas coś boli, co ten ból nam robi, jak z takim bólem możemy walczyć albo jak sobie możemy w takiej sytuacji pomóc. A moim gościem dzisiaj będzie pan Krzysztof Wesołowski, psycholog i neuropsycholog w Centrum Terapii Dialog, który na co dzień pracuje też w Klinice Rehabilitacji w Narodowym Instytucie Geriatrii i Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Ja jeszcze chciałam przypomnieć, że ten webinar jest dla Państwa przez najbliższe 60 minut. Jesteśmy tutaj z panem psychologiem do dyspozycji. Zapraszamy do zadawania pytań, do pisania komentarzy i do takiego aktywnego udziału w naszym webinarze. Czy będzie możliwość uzyskania certyfikatu? Z webinarów certyfikatu zazwyczaj nie wystawiamy, natomiast można do nas napisać na maila wydarzenia@terapiadialog.pl w tej sprawie. Dobrze, zaczynamy, żeby już nie przedłużać. Panie Krzysztofie, jak to jest? Jak to jest z tym bólem? Co to w zasadzie znaczy, że coś mnie boli? Kiedy ja wiem, że coś mnie boli? Więc to jest taka w ogóle najczęstsza skarga. To jest coś, z czym ludzie najczęściej w ogóle przychodzą do lekarza, skarżąc się na ból. I to jest coś, czego my gdzieś doświadczamy wszyscy w różnych okresach naszego życia. Jeżeli byśmy tego nie doświadczali, to pewnie byśmy nie dożyli w wieku 3 lat. Ból mówi nam, co się złego dzieje w naszym organizmie. Jeżeli to jest taki ból szybki, kiedy wsadzimy palec między drzwi, to zazwyczaj już wiemy wtedy, żeby tego palca w te drzwi nie wsadzać. Jeżeli to jest ból długotrwały, który gdzieś tam nam dotyczy, gdzieś tam nas dotyczy i nas dotyka przez dłuższy okres czasu, to pewnie problem jest gdzieś głębiej i trzeba go trochę poszukać. I czasem nie sam ból jest problemem, tylko jego przyczyna. I czasem nie jest ona, nie zawsze jest ona związana z stroną fizyczną, tak jakbyśmy się tego spodziewali. Często się też zdarza, że dotyczy ona jakiegoś psychicznego aspektu naszego funkcjonowania. Czyli to, jak się czujemy psychicznie, wpływa rzeczywiście na nasz stan fizyczny i to, że odczuwamy ból? Dobrze rozumiem? Tak. To już jeżeli chodzi o samą na przykład częstotliwość bólu, jeżeli my się koncentrujemy na tym, co nas boli, z definicji będzie to nas bolało bardziej. Jest nawet taka teoria, to się nazywa teoria bramek. W momencie, kiedy impuls bólowy idzie z jakiejś części ciała, a my się na tym impulsie koncentrujemy, wówczas potęguje to doznania bólowe, czyli ten ból jest rzeczywiście większy. Większy, bardziej uciążliwy, bardziej dokuczliwy.
Też myślę sobie, że nasza percepcja bólu bardzo się różni. Ja pamiętam kiedyś takie na grupie wprowadziłem zajęcia, gdzie poprosiłem uczestników o to, żeby opisali swój ból w formie kolorów. I wydawało mi się, że każdy powie, no to będzie czarny pewnie, nie? A co mnie zdziwiło, że każdy podał w zasadzie inny kolor. To, w jaki sposób odczuwamy ból, jest takim bardzo naszym doznaniem. To jest takie coś bardzo naszego... pewnie intymnego w jakimś stopniu. To jest tylko my wiemy, jak my ten ból tak naprawdę odczuwamy. Czyli stąd, to, jeżeli... kiedy... Przepraszam, że przerwam. Tak, tak. Czyli to, że ja mówię, że boli mnie głowa, a moja koleżanka mówi, że boli ją głowa, to ta głowa boli nas zupełnie inaczej. Może być tak. I teraz stwierdzenie, że kogoś coś boli albo nie boli, może być bardzo krzywdzące. I to jest takie, że tak powiem, trzeba mieć trochę wyczucia, że to, że nas coś nie boli, no to nie znaczy, że albo to nasze doznanie bólowe może być inne w przypadku jakiejś choroby, inne osoby mogą ten ból zupełnie inaczej odczuwać. I teraz mamy na przykład takie zjawisko, które się nazywa centralnej sensytyzacji, gdzie ten nasz ból, który gdzieś tam odczuwamy, no nasza percepcja tego bólu się zmienia, czyli w momencie, kiedy na przykład boli nas ręka i teraz boli nas jakiś obszar i teraz jeżeli, no ja nie wiem, podrapię się, bo się uszczypnę, jestem w stanie to opisać, prawda? Natomiast dla kogoś może to być już interpretowane jako doznanie bólowe, czyli to, w jaki sposób ten ból jest interpretowane, to nie jest tylko kwestia jakiejś informacji, która płynie z ciała, ale też mózgu, który ją w odpowiedni sposób interpretuje. Czyli tu by było ważne, że nie możemy tak lekceważyć tego, jak ktoś po raz kolejny mówi, że boli go na przykład, nie wiem, kark, a nas w takiej sytuacji nie boli i nie możemy tak spłycać tego, co on do nas mówi, tak? Nie, i ja sobie też, więc też, czy wiecie Państwo, pracuję w, często zdarza mi się pracować z ludźmi, którzy mają bardzo silne objawy bólowe, natomiast brak jest podstaw fizjologicznych. I teraz pacjenci bardzo często boją się takiej opinii, diagnozy, że to jest zaburzenie somatyczne. W takim... Co to znaczy, przepraszam, tutaj się wtrącę. No właśnie, czyli co to znaczy zaburzenie somatyczne? Tak, czyli takie zaburzenie, no, które jakby jego podłożem jest, no, no, wynika jakby z psychiki. I teraz to, co często się zdarza i że my to utożsamiamy, że ktoś udaje, nie? Że jak to mnie nie boli, no przecież mnie boli, to nie jest tylko w mojej głowie. No właśnie, dokładnie tak, to tylko jakby rozwiązanie może niekoniecznie jest w ciele. Czyli to, że kogoś boli, że ma zaburzenia somatyczne, nie znaczy, że udaje. I to sobie myślę, że jest taką cenną informacją. A ja bym się zapytała w tym momencie naszych widzów, czy ktoś kiedyś zarzucił wam, że udajecie, że wasz ból nie jest prawdziwy, że no, w jakiś sposób, to nie chcę powiedzieć, że kłamiecie, ale że na przykład oszukujecie, że to wcale nie jest tak, że ten ból nie jest nie do wytrzymania, bo to bardzo ciekawe, czy się z takim zjawiskiem spotkaliśmy. Chwilkę poczekam, no cały czas wchodzą nowe osoby, ja tylko też przypomnę, że ten webinar jest dla was, możecie zadawać pytania, możecie komentować. O, i piszą teraz do nas widzowie, że tak, niestety tak, pani Natalia, tak, bardzo to było krzywdzące. Możemy się zastanawiać. W domu non-stop, uwagi, że ciągle mnie coś boli. Sylwia, mi od roku mąż mówi, że udaje, a ja co chwilę albo żołądek, albo głowa. Tak. To nawet tak było. Tutaj widzę, że wielki taki odzew. Przepraszam, tylko to jest bardzo ciekawe też, jak Państwo tutaj mówią, to widzę całą lawinę komentarzy, że no niestety usłyszeli, że dają. Ja sobie tak myślę, że to jest, no właśnie, to jest takie trochę czasem krzywdzące i to nie o to chodzi. Natomiast ja też jakby z drugiej strony chciałem powiedzieć, że
To nie znaczy, jeżeli są zaburzenia o podłożu somatycznym, to nie znaczy, że one, że ich nie ma, że nas nie boli. To znaczy, że nas boli, tylko nie ma tego, jakby nie ma co do tego podstaw. Natomiast no, też jakby pomoc wtedy jest inna i tej pomocy w dalszym ciągu trzeba szukać. A co takie, co robić, jak na przykład pani Sylwia Bogacka pisze tak? Usłyszałam, ciebie nic nie boli, ty masz po prostu nerwicę. Co to znaczy w ogóle, jak ktoś mówi, że ty masz nerwicę? Ja bym się, to są w ogóle jakieś dwa zupełnie inne pojęcia. Przede wszystkim, jeżeli coś nas boli, to w pierwszej kolejności próbujemy znaleźć, dlaczego nas to boli. I teraz w pierwszej kolejności idziemy do lekarza i ja się nie odważę na to, żeby powiedzieć i zaczynać. Ja w ogóle też jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o stawianie w ogóle diagnozy zaburzeń somatycznych, dlatego że jeżeli ktoś no, ma taką diagnozę, to już później lekarze też trochę z innej strony na to patrzą. Dlatego dwa razy się zastanowię, zanim coś takiego w ogóle zasugeruję. Natomiast jeżeli chodzi o ból, w pierwszej kolejności coś nas boli, idziemy do lekarza. Ból znaczy, że coś się dzieje w ciele. Ból znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli on się pojawia po tym, jak dotkniemy czajnika, no to jest to dosyć oczywiste. Natomiast jeżeli pojawia się w sytuacji, w której no nie wiemy, co się stało, czyli właśnie zaczyna nas boleć brzuch, zaczyna nas boleć głowa. I teraz powodów może być wiele. Może być powód taki, że mamy okulary na przykład źle dobrane i mrużymy oczy, przez co nas boli głowa, prawda? Może być powód taki, że zaczynają nam się jakieś napięciowe bóle głowy, które powstają w wyniku napięcia mięśni. Mogą to być migrenowe bóle głowy. Może to być oznaka jakiejś bardziej złożonej choroby. Także pierwszym krokiem zawsze jest badanie medyczne, badanie fizykalne. Rozumiem, że tak samo, tak jak tu pani Klaudia pyta, czy może być ból spowodowany stresem. Tak. No to też może być taka przyczyna. Bardzo często to się zdarza. I teraz to, co się rzeczywiście już tak trochę rzeczywiście dotknę o samo leczenie. Jeżeli jesteśmy zestresowani, coś nam się wydarzało, jeżeli tak się zastanowimy trochę nad fizjologią tego, co się dzieje, nie? Idziemy sobie przez las, widzimy lwa, nasz organizm reaguje na to w określony sposób. Widzimy lwa, czyli odcina nam płaty czołowe, czyli obszar, który odpowiada za logiczne myślenie. Jeżeli byśmy się zaczęli zastanawiać, czy ten lew to dzisiaj jadł, czy on może sobie wyszedł na spacer akurat, no byłoby, kosztowałoby nas to życie, nie? Więc nasz organizm wytworzył mechanizm, w którym odcina płaty czołowe. To tak jest jeden mechanizm, natomiast drugi mechanizm jest taki, że układ, który przejmuje, to jest układ limbiczny, który przejmuje jakby dowodzenie w tym momencie. I teraz różne obszary naszego ciała reagują na to, czy są w tym momencie jakby na priorytetowej liście do dostarczenia tlenu. Układ limbiczny jest bardzo, bardzo głodny, jeżeli chodzi o tlen, bardzo go lubię. Grube partie mięśni to jest coś, co jest jakby dotleniane, nie? Napinamy. Dłonie, zimne dłonie, zimne ręce, nie? Czy tam zimne dłonie, zimne stopy, znamy, nie? To są jakby też oznaki jakby stresu i to są obszary, które gdzieś tam no, najczęściej są zimne. Natomiast układ trawienny też nie jest jakby istotny z perspektywy przeżycia. No i efekt jest taki, że jakby przewlekły stres jest w dużym stopniu bardzo często związany z problemami gastrycznymi wszelkiego rodzaju. Tak to niestety jest, to tak fizjologicznie po prostu działa. Gdzieś w toku ewolucji jesteśmy sobie sami w stanie zagrożenie w postaci lwa wytworzyć. I tu się zaczyna kłopot. Jeżeli to jest stan permanentny, jeżeli to jest stan przewlekły, wówczas no, nasz organizm też się do tego dostosowuje. I teraz no, coś nas zaczyna boleć, więc co robimy? My się spinamy. Nie? I teraz w którymś momencie to, co się w naszym ciele dzieje,
potęguje ten ból, czyli że nasze napięcie mięśniowe, załóżmy, że boli nas ręka, nie? I teraz no, mamy tą rękę napiętą, no to dzieje się dokładnie to samo, co by się wydarzyło, jeżeli byśmy poszli na siłownię. Czyli po prostu mamy zakwasy w ręce, czy w części ciała, która nas w danym momencie boli. Tak patrzę, tutaj mamy taki komentarz od pani Barbary, która pisze właśnie, że miała depresję nasiloną i bolały ją okropnie żebra, że nie mogła się dotknąć. I właśnie trafiła do pani doktor, która powiedziała od razu, że to są takie bóle depresyjne, tak? I po miesiącu przyjmowania leków przeciwdepresyjnych bóle ustąpiły. Rzeczywiście jako sama depresja nie wiąże się jakoś specyficznie z bólem, natomiast rzeczywiście ma tu wpływ jakby samot oddechu. Jeżeli nasze oddychamy górną częścią ciała, która jest związana w jakiś stopniu ze stresem, wówczas w momencie, kiedy zaczynamy się stresować, zaczynamy szybciej oddychać. Powietrze potrzebujemy więcej tlenu, serce zaczyna bić szybciej, prawda? I teraz w momencie, kiedy się koncentrujemy na klatce piersiowej w przypadku oddechu, ten oddech jest ograniczony przez kości, przez klatkę piersiową. I teraz jeżeli wytworzymy mechanizm oddychania przeponowego, wówczas przepychamy przeponę w dół, czyli bierzemy wdech i wypychamy brzuch do przodu. I to jest jakby pierwsza reakcja, gdzie no, możemy wpłynąć trochę na to, żeby nad tym stresem trochę zapanować, czytaj też zapanować nad bólem. Jeżeli myślimy o oddychaniu, przede wszystkim minimalizujemy stres. Drugim efektem ubocznym jest to, że nie myślimy o tym, że nas coś boli. Czyli takie ćwiczenia oddechowe są jak najbardziej wskazane. Jak najbardziej i właśnie tu pani tak kątem oka widzę, techniki medytacyjne, techniki jogi bardzo rzeczywiście pomagają i to jest jakby cała światowa, nazwijmy to, strategia, jeżeli chodzi o leczenie bólu, to jest taki już istniejący już od lat 70. w zasadzie model leczenia bólu się wywodzi z kliniki Massachusetts, był taki neurolog John Kabat-Zinn i on założył taki program, który się nazywa Mindfulness-Based Stress Reduction Program, czyli bazujący na uważności program leczenia stresu. Wyglądało to trochę tak, że po pobycie w Tybecie, w Indiach, John Kabat-Zinn wrócił do Ameryki, przyszedł do szpitala i powiedział, dajcie mi tych pacjentów, z którymi nikt nie wie, co zrobić. No i dostał pacjentów bólowych. I taka jest historia, natomiast rzeczywiście to... jest to podstawa w leczeniu i to jest metoda, która uczy oddechu, to jest metoda, która uczy kontaktu z ciałem, która uczy tego, żeby akceptować swoje myśli i ciało. Widzę kątem oka pytanie, czy można wyleczyć fibromialgię. Powiem szczerze, że tego nie wiem. Można się nauczyć z fibromialgią żyć. A propos fibromialgii, mieliśmy taki webinar z dr Dominiką Pawłowską-Mróz, jest u nas w zakładce filmy i tam, z tego co pamiętam, pani doktor też odpowiadała na takie pytania, zapraszamy. Można obejrzeć i tam poszukać odpowiedzi. Natomiast ja tak jeszcze dodam, że fibromialgia jest jednym z takich zespołów bólowych reumatoidalnych, gdzie no ten ból w zasadzie towarzyszy nam przez większość czasu i to tak ciężko czasem komuś jest powiedzieć, no to się trzeba z bólem nauczyć żyć w momencie, kiedy kogoś coś boli. Także, że tak powiem, z szacunkiem dla pani Sandry. Natomiast rzeczywiście to, co zaczyna być czasem problemem, to jest to, co my nazywamy jako koło bólowe, czyli zaczynamy się koncentrować, że coś nas boli. Boli mnie głowa. Ze względu na to, że boli mnie głowa, nie mam ochoty dzisiaj wychodzić. Rezygnuję z jakichś ważnych dla mnie interakcji, ważnych dla mnie kontaktów towarzyskich, ważnych dla mnie istotnych rzeczy. W efekcie czuję, że moje życie się zmienia, że ma mniej sensu, że nie jestem w stanie robić tych rzeczy, które są dla mnie ważne. Efekt, objawy bólowe się potęgują.
Im bardziej się na nich koncentrujemy w takim negatywnym, jakby negatywnym kontekście, na bólu, na tych odczuciach, które z niego płyną, to no jakby jego efekty się potęgują. I potem jakby pojawia się kolejne wyzwanie, no nie jesteśmy w stanie się ruszyć, nie jesteśmy w stanie wyjść, bo już tak nas boli, że już rezygnujemy jakby z kolejnej części. Stąd ta nazwa koła bólowego, dlatego że to się w zasadzie tworzy taka pętla, w której no ten ból zaczyna nas być dominujący, zaczyna dominować w naszym życiu i pojawia się zaczynamy się zdejmować w takim miejscu, w którym ten ból staje się naszym centralnym punktem naszej tożsamości. Nie musi tak być, tak bym powiedział, że to jest coś, nad czym możemy zapanować. I teraz my. Czyli możemy się wyrwać z tego koła bólowego. Możemy się wyrwać z tego koła. I rzeczywiście my mamy takie przekonanie, że my się tego bólu musimy pozbyć. I generalnie no to by było fajnie, gdybyśmy mogli, nie? Natomiast czasem metodą jest to, żeby się skupić na tym naszym bólu, ale w taki sposób, żeby się zastanowić, co on nam chce powiedzieć. Żeby się skupić na tym właśnie, co on nam mówi, żeby się skupić na tym, jak te doznania tak naprawdę wyglądają. I spróbować go w jakimś stopniu zaakceptować. I teraz no, ja mam świadomość, że to brzmi dosyć abstrakcyjnie. Natomiast no, w takim kierunku to zmierza do pewnego rodzaju akceptacji. Też jakby częścią tej metody, która jest jakby jednym z elementów jakby samej terapii bólu, takiej psychologicznej, natomiast no tak, no dużo jest tam aspektów takich, które gdzieś tam możemy też wykorzystać, natomiast rzeczywiście oddech i taka akceptacja siebie. I teraz w momencie, kiedy nie wiem, ćwiczymy różne formy, tak jak tu gdzieś było oddechowe, czy medytacyjne, czy relaksacyjne, koncentrujemy się na swoim ciele i teraz pojawia nam się myśl i my tą myśl akceptujemy i tym samym tworzymy pewnego rodzaju połączenia, które prowadzą do tego, że my się powoli, nasz mózg uczy się akceptowania swojego ciała i swojego bólu, uczymy się akceptowania siebie. A gdzie możemy znaleźć takie wskazówki właśnie? Gdzieś tutaj krok po kroku. Przewinęła się książka jakaś. Tak, są pewne pozycje książkowe, natomiast rzeczywiście to jest terapia, więc jakby wymaga pewnego rodzaju interwencji psychologicznej. To już. Czyli takim krokiem, który powinniśmy wykonać w takiej sytuacji jest właśnie wizyta u konsultacji u psychologa. Myślę, że czy to dotyczy też dzieci? Bo tutaj mamy takie pytanie od pani Agnieszki. Mam syna 11 lat, codziennie boli go brzuch w okolicy pępka, wszystkie badania wyszły ok, łącznie z gastroskopią. I czy to może być no, tak zwana nerwica, tak? Czy pomoże to psycholog? Może jak najbardziej i jest... Rzeczywiście dzieci mają swoje emocje. My tak czasami zakładamy, że no, dzieci chodzą do szkoły, dzieci nie mają prawa mieć pięć nerwic. Świat dzieci się bardzo zmienił i ich doświadczenia, zwłaszcza teraz jakby w dobie COVID-u, no ich doświadczenia dzieci są rzeczywiście przesycone lękiem, przesycone bodźcami, tam się rzeczywiście bardzo dużo rzeczy dzieje, także czy jest to możliwe? Tak, natomiast mówię też nie, bardzo się pilnuję, żeby nie wyrokować i nie powiedzieć, że jakby to jest podstawą problemu. Nie widząc osoby. Natomiast ja sobie myślę, że bardzo istotne też jest i tak też nawiązując trochę do tego pytania, bardzo ważne jest to, w jaki sposób opisujemy ból. I teraz no, większość lekarzy będzie korzystało ze skali tak zwanej VAS, czyli subiektywnej skali oceny bólu, czyli wygląda to w ten sposób, że proszę opisać swój ból w skali od 1 do 10. Bardzo mało miarodajna skala. Dobrze jest rzeczywiście skupić się, jak ten ból możemy opisać, czyli kiedy on się pojawił,
czy coś się wydarzyło w okolicy tego miejsca, kiedy on się pojawił, czy na przykład gdzieś doznaliśmy jakiegoś urazu chwilę wcześniej, czy coś nas wcześniej bolało, czy wcześniej nam się zdarzały tego rodzaju bóle, czy jakby jak zmienia się natężenie tego bólu, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób ten natężenie tego bólu zmniejszyć, czy jeżeli ćwiczymy, to ten ból nam przychodzi, czy jeżeli się przeciągamy, to on jest mniejszy, czy wprost przeciwnie się potęguje. Czy jeżeli siadamy, czy jeżeli stoimy, to jest ten ból się w jakiś tam sposób zmienia. Czyli mamy natężenie, mamy rzeczywiście siłę tego bólu, nie? Czyli jesteśmy w stanie go opisać na poziomie jakościowym. Możemy go opisywać też, jakiego to jest rodzaju ból, czy to jest kłucie, czy to jest szarpanie, czy to jest palenie. Te nasze doznania są bardzo istotne jakby w ocenie samego bólu i też w procesie diagnostycznym. Mhm. Czyli takim naszym pierwszym krokiem powinno być nauczenie się też tego, jak, żeby pójść przygotowanym do lekarza, tak? Właśnie z tym, że jesteśmy przygotowani, wiemy dokładnie co, jak, od kiedy, gdzie nas boli. Mhm. I że wtedy dajemy też więcej informacji lekarzowi, który będzie bardziej wtedy mógł nam pomóc. Mhm. Przepraszam, trochę się, że tak powiem, skupiłem na tym, jakby pani pomogła powtórzyć. Przepraszam pani. Nie. To ja tylko powtórzyłam, że do lekarza idziemy przygotowani. Że tak. Właśnie z tym idziemy z tym całkowitym opisem i wtedy lekarzowi, rozumiem, że to może być każdy lekarz każdej specjalizacji, również internista. W zależności od tego, co nas boli, jeżeli nas bolą, no to też bym był trochę wyczulony, bo jeżeli pójdziemy do chirurga, to pewnie nam coś wytnie, nie? Więc jeżeli pójdziemy do mleczarni, to kupimy mleko, nie? Ważne jest rzeczywiście, żeby to gdzieś dobrze zidentyfikować. Bólami reumatoidalnymi zajmują się reumatolodzy. Bólami głowy w pierwszej kolejności będą się zajmowali neurolodzy. Natomiast nie bójmy się też tego, że jeżeli ktoś nas wyśle do psychiatry, są leki przeciwbólowe, czy przeciwlękowe, które mają też działanie odprężające na przykład mięśnie głębokie i one się bardzo, a propos fibromialgii, to jest, są takie leki, które się rzeczywiście używa w leczeniu na przykład właśnie fibromialgii. Helena Turek pyta, w jaki sposób odróżnić nerwicę serca od choroby serca? Czy możliwe, że gdy lekarz stwierdza tachykardię i ciśnienie rzeczywiście mocno skacze, jest to nerwica serca? Ja bym powiedział, że to jest pytanie przede wszystkim do kardiologa, dlatego że w pierwszej kolejności kardiolog musi wykluczyć, że nie jest to choroba serca. Jeżeli tak się stanie, dopiero w kolejnym etapie możemy stwierdzić, czy to jest nerwica serca. I czy to jest w ogóle zaburzenie o podłożu nerwicowym. Mówię, medyczne sprawy najpierw i tu myślę sobie, że to jest taki gdzieś tam przekaz mimo wszystko, że rozmawiamy, prawda, o somatycznych aspektach bólu i różnego rodzaju bolączek i dolegliwości. To badanie jednak fizykalne jest w pierwszej kolejności. Natomiast tak mówiąc o tym też, to się też odnosi jakby w ogóle do chorób. Coś nas boli, szukamy przyczyny tego bólu. I teraz paradoksalnie nie do końca zawsze chcemy znaleźć tą przyczynę, bo przecież jeżeli znajdziemy przyczynę, no to nie będziemy mieli o czym powiedzieć temu panu doktorowi, nie? Tak nasz mózg niestety tak funkcjonuje, nie? I teraz powiedzmy 2 lata chodzimy od jednego lekarza do drugiego, no i teraz jak sobie mam, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nam daje tabletkę, mówi nie, pani będzie zdrowa po tej tabletce. I teraz jak mamy sobie wytłumaczyć, że przez 2 lata chodziliśmy i nic?
Jak mamy sobie wytłumaczyć, że no przecież nas cały czas coś bolało, nasze życie, nasze nawyki się zmieniły i jak teraz możemy wrócić do tego stanu, w którym byliśmy? Jakkolwiek przykro to zabrzmi i tak trochę paradoksalnie też, nie? No czasem jakby ten ból staje się naszą częścią życia. My też czasem mamy z tego pewne korzyści. I o ile nie, myślę sobie, że rzadko się tak zaczyna, no coś nas zaczyna boleć, osoby zaczynają nas wyręczać w różnych czynnościach. Nie powiem, że to jest cel i chyba bym się, rzeczywiście Państwo byście pewnie mnie obrzucili pomidorami tutaj za taki komentarz, no, tak. Natomiast rzeczywiście czasem warto by się zapytać siebie, czy ja mam z tej swojej kondycji jakąś korzyść, dlatego że to jest coś, co nam może przeszkodzić w tym, żeby nas przestało boleć. Dobrze. Mamy trochę pytań takich bardzo konkretnych, które tutaj Państwo zgłaszacie i piszecie o swojej sytuacji, natomiast myślę, że też szacunku... Ja takie jedno pytanie tu znalazłem, mogę? Proszę, jasne. Widzę, że tu gdzieś z boku jest pytanie o hipnozę. Jak najbardziej, hipnoza jest bardzo jednym z elementów, nie jest on co prawda zalecany przez NICE, natomiast jest to rzeczywiście metoda, która w niektórych przypadkach może być skuteczna. Odczarowywując trochę hipnozę, hipnoza kliniczna nie jest hipnozą sceniczną, nie będziemy, że tak powiem, fruwali czy lewitowali. Idea jest taka, że wprowadzamy się w stan relaksacji, głębokiej relaksacji i zaczynamy... No, używamy pewnego rodzaju komunikatu hipnotycznego do tego, żeby przekonać nasz ból, że pewne, nasz mózg, że pewne objawy bólowe na przykład nie są aż tak dotkliwe. Wyobrażamy sobie siebie podczas wykonywania czynności. Takim bardzo zbliżoną metodą, którą ja też u siebie w programie leczenia bólu stosuję, to jest metoda tak wizualizacji, gdzie wprowadzając się w stan relaksacji, którego się najpierw uczymy, następnie wyobrażamy sobie siebie na przykład w pozycji prawidłowego chodu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie no coś nas zaczyna boleć, na przykład noga zaczyna utykać, pozycja naszego ciała się zmienia. W momencie, kiedy zaczynamy się prostować, już coś zaczyna być nie tak, już zaczynamy to w inny sposób odczuwać. Nie? I teraz jakby tworząc takie wyobrażenie, jesteśmy w stanie odtworzyć ten model ruchowy, który pierwotnie mieliśmy. Czyli wyobrażamy sobie siebie w ruchu, wyobrażamy sobie siebie wykonującego konkretne czynności, wyobrażamy sobie siebie bez bólu. A ile czasu zajmuje takie to wyobrażanie sobie siebie takim bez bólu? To znaczy, to też nie pytam... Okej. Same sesje pewnie z 10 do 15 minut, to nie jest jakaś taka... Ile takich sesji byłoby potrzebne? Ja wychodzę generalnie z założenia, że jakakolwiek forma rehabilitacji czy terapii jest, to nie jest coś, co się dzieje tu i teraz, tylko to jest coś, czego my się uczymy. Ja bardzo lubię w ogóle traktować rehabilitację jako szkołę, czyli my tam przychodzimy po to, żeby się nauczyć metody, która z nami pozostanie do końca życia. Nie dlatego, że my ją musimy robić, tylko dlatego, że my chcemy, my lubimy, my widzimy, że ona przynosi efekty. I teraz to, co się rzeczywiście jesteśmy w stanie, bo ja często coś takiego widzę, że ktoś czekał, u nas się chyba 5 lat czeka na dobrym czasie na rehabilitację i teraz tak, czekamy 5 lat na rehabilitację, przychodzimy, zaczynamy ćwiczyć i pierwsze co, zakwasy albo przeziębienie, nie, bankowa. Więc jakby połowę turnusu nam wypada, nie, i potem co, kończymy turnus i zapisujemy się na kolejny za następne 5 lat, no, gratulacje, nie, więc jeżeli zaczniemy podchodzić do rehabilitacji jako nowego elementu życia, nowego, nabieramy umiejętności, które następnie wprowadzamy w swój system funkcjonowania. Także odpowiadając trochę na to pytanie, jak długo całe życie?
to tak bym się do tego ustosunkował. No to taka trudna odpowiedź, no bo jak ktoś właśnie zmaga się z jakimś bólem już od dłuższego czasu, to fajnie by było, jakby mu ktoś powiedział, tak sobie wyobrażam, że na przykład po tam, nie wiem, 10 sesjach poczujesz się lepiej. Jeżeli coś nas boli, jeżeli jesteśmy chorzy, jesteśmy bardzo wrażliwi i na to, że właśnie ktoś nam przyjdzie i coś takiego powie. I ja bym był bardzo z tym ostrożny i rzeczywiście są osoby, które powiedzą, nie no super, my pani damy fantastyczny olejek czy fantastyczny napój, po którym pani przejdzie. Natomiast no, jeżeli pani nie przejdzie, no to no przykro mi, prawda? Właśnie tutaj a propos tych olejków. Przepraszam, proszę. Natomiast rzeczywiście to, co jest... No my możemy się nauczyć w jakimś stopniu akceptować ten ból, możemy zacząć normalnie z nim funkcjonować. I teraz z pozycji, kiedy no ból jest nie, jakby no czymś, co nam przeszkadza, jest nam to ciężko sobie wyobrazić. Natomiast to, co jest dla nas w życiu ważne, no właśnie, co jest dla mnie w życiu ważne? Czy to, że mogę się przejść na spacer, czy to, że mogę spędzić czas z bliską mi osobą, czy to, że mogę... że mogę się cieszyć tym, że sobie oglądamy na przykład razem telewizję, nie? I czy czytamy książkę. I teraz to, co jest naszym celem, to nie wyeliminowanie bólu, tylko to, żebyśmy mogli te czynności robić, żebyśmy mogli w dalszym ciągu kontynuować te aspekty życia, które są dla nas istotne. Ja też gdzieś tam mimochodem wspomniałem o osobie bliskiej. Bardzo ważne jest właśnie to wsparcie i dobrze jest komunikować to, jak się czujemy i jakie są oczekiwania nasze w stosunku do bliskich nam osób. Kiedy jesteśmy prostym, w tym bólu, tak? Tak, prostym tekstem, dlatego że czasem my mamy takie wyobrażenie, że komuś trzeba pomóc. Nie? Ja tak patrzę, że tu jest więcej pań na naszym tym, to tak odważę się powiedzieć, że my faceci to tak mamy. Nie? Coś nas boli, to ja ci przyniosę coś, co ci pomoże. Nie? To ja cię zapiszę do lekarza, to ja ci zrobię, my chcemy naprawiać. Nie? No, mówię tak bardziej w ramach żartu jako faceci, natomiast no tak, czasem tak się zdarza. Partnerzy, osoby nam bliskie tak właśnie funkcjonują. Natomiast z mojego doświadczenia jest tak, że czasem te nasze oczekiwania są zupełnie inne. Czasem byśmy chcieli, żeby ktoś po prostu usiadł i przy nas po prostu zwyczajnie posiedział, żeby nas przytulił, żeby przez chwilę po prostu fizycznie z nami pobył, żebyśmy poczuli jego obecność. Czasem to wystarczy. Natomiast jeżeli my tego tej osobie nie powiemy, no ona się tego pewnie nie domyśli, więc dobrze by było rzeczywiście powiedzieć, słuchaj, no jeżeli mnie boli, to ja oczekuję, żebyś zrobił to, to i tamto, kropka. Bardzo ułatwia, dlatego że ten element wsparcia jest niezwykle, niezwykle istotny. Tylko to też właśnie trzeba umieć to dobrze zakomunikować, tak? Dlatego, że tu z obu stron jakby może zajść coś takiego, co doprowadzi do nieporozumienia i możemy nie zauważyć tej potrzeby dla osoby z bólu. To działa w dwie strony, bo jeżeli no, ktoś nam chce tą swoim językiem powiedzieć, mi zależy, ja chcę ci pomóc, a my reagujemy na to w zupełnie inny sposób, nie, ja nie potrzebuję twojej pomocy, odejdź, no to ja w tym momencie jako osoba chcąca pomóc czuję się odrzucony, nie? I to jest też jakby naszą rolą, jeżeli nas coś boli, żeby wziąć też za to odpowiedzialność, nie? Jeżeli nie powiemy, jak tej osobie mamy pomóc, no to będzie problem, nie? Ja tak też tak tu z boku zerkam na tą naszą listę pytań, widzę takie pani Sylwii. I teraz widzę odliczanie 5-4-3, bardzo fajne, tak, to jest też właśnie taka metoda uważnościowa, jak najbardziej ona się fajnie sprawdzi też w przypadku bólu. I to są takie techniki, które my nazywamy groundingowymi, czyli pozwalającymi nam się uziemić, tak byśmy mogli z angielskiego powiedzieć. Nie jest taka metoda, która na przykład polega na tym, że możemy wziąć przedmiot do ręki, niezależnie jaki to będzie. Zauważmy, jaki on ma kształt, jaki wydaje dźwięk, jaki ma zapach, jaki ma kolor, co się stanie, jak nim podrapiemy, co się stanie, jak nim uderzymy o stół. Przez chwilę nasze myśli odchodzą od tego, co nas w danym momencie boli.
Przez ten jeden moment, w którym ten przedmiot rzeczywiście trzymamy w ręce. To jest też taka metoda, którą rzeczywiście się stosuje też w przypadku stresu. Natomiast ten, o którym pani... Tych metod jest mnóstwo, nie? Więc tutaj mówię, nie starczyłoby mi czasu, żeby je wymieniać. Natomiast one są jakby wszystkie związane z metodą właśnie uważności i jakby z tego nurtu się wywodzą, odwracania uwagi trochę też od tego. A co z olejkami CBD, pyta pani Malina Fulko. Jak działają na psychikę? Czy warto zacząć je stosować? Czy łagodzą nerwice? Lekami? Olejkami CBD. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, co to są olejki CBD. Może mnie pani, douczy. Też o medyczną marihuanę się pytają. Tak się domyślałem. Natomiast... Co do skuteczności określonych metod medycznych, świadczą o tym, my to nazywamy evidence-based medicine. I teraz no, różnego rodzaju metody medyczne mają swoje problemy, mają swoje podłoże w jakichś tam badaniach, nie? Czy tam problemy. No, więc jakby tutaj, jeżeli pomyślimy sobie o metodach leczniczych, no to muszą one być skuteczne, żeby ktoś je zalecał. Ja tak wspomniałem gdzieś tam mimochodem o NICE, czyli to jest taki angielski Service of Excellence in Medicine, czyli takiej organizacji, która dostarcza takich bardzo skrupulatnych, bazujących na doświadczeniach medycznych, informacjach, jeżeli chodzi o skuteczność określonych metod leczenia. Czy pomoże na konkretny ból? Marihuana lecznicza nie pomaga na wszystkie bóle. To jest taki też mit, że jakby leczy wszelkiego rodzaju na bóle neuropatyczne, chyba też tak średnio ma skuteczność. Pani Beata pyta, czy można uchronić się przed bólem przeciążeniowym, jeśli jest dana specyfika pracy i musimy pracować ileś godzin? Czyli czy możemy się uchronić przed bólem, zanim nas zacznie boleć, a ten ból jest wynikiem tego, w jaki sposób pracujemy, tak? Bo na przykład nasza praca wymaga długiego sobie siedzenia. Wyobrażam tak, że jakby praca, która powoduje pewnego rodzaju ból, to już jest jakby niezgodne z kodeksem pracy, prawda? Więc powinniśmy mieć określone przerwy, na przykład w pracy, które pozwolą nam na to, że dana część ciała, wyobraźmy sobie, że nie wiem, czy tak jak kiedyś była. O, i nam zniknął pan psycholog, zaraz myślę, że do nas dołączy, a przez ten czas będziemy wdzięczni, jeżeli napiszecie nam, dacie nam znać kciukiem czy serduszkiem, czy ten webinar wam się podoba, czy jest dla was ciekawy. O, już jest z nami z powrotem, jeszcze sekundkę, za chwilę do nas dołączy pan psycholog Krzysztof Wesołowski z Centrum Terapii Dialog. Coś się zadziało niedobrego chyba z internetem, ale już jesteśmy. Rozmawialiśmy o też o kodeksie pracy, o przerwach w pracy. Rozmawialiśmy o kodeksie, o przerwach w pracy. Natomiast to jest coś, co jest też po stronie pracodawcy. Żeby to w jakiś sposób rozwiązać. To jest w zasadzie obowiązkiem. Czyli na przykład odpowiedni fotel, tak? Przerwy co jakiś czas. A co teraz, jak pracujemy jednak często zdalnie z domu i siedzimy na tych krzesłach, fotelach, na tym, co mamy po prostu w domu? Bardzo dobre pytanie. I teraz, kto nam ma zapewnić fotel? Przepraszam, ja się trochę śmieję, ale to nie jest wcale śmieszne. To nie jest śmieszne i rzeczywiście to jest problematyczne, dlatego że jeżeli jesteśmy do pracy, natomiast myślę, że to jest coś, co jeszcze nasz system prawodawstwa jeszcze się do tego chyba nie ustosunkował. Tak bym przypuszczał. Natomiast rzeczywiście to, co możemy zrobić, to dostosować swoje stanowisko pracy, godziny pracy. W ogóle, jeżeli chodzi
O, takie mam jakiś dziwny pogłos, czy. Tak, tak, też, też to słyszymy. Gdzieś tam. No dobrze, jeżeli chodzi o w ogóle pracę z domu, czy tak zwane flexi-working, tak było kiedyś takie założenie, że pracodawca, czy jeżeli pracujemy z domu, to tak pracodawcy się bali taką osobę wysłać, bo ona będzie pewnie oglądała telewizor albo robiła swoje rzeczy. Nie? Natomiast prawda była taka, że osoby takie pracowały dwa razy więcej, dlatego że się bały, że szef właśnie będzie myślał, że one oglądają telewizję. Nie? Więc no właśnie, dużo więcej pracujemy w obawie przez to, żeby ktoś nas nie posądził o to, że tego nie robimy. Poza tym też psychicznie zacierają się pewne zasady, prawda? Czyli jeżeli robimy pranie, to czujemy się winni, że nie pracujemy. Jeżeli pracujemy, to czujemy się winni, że nie zmywamy, czy nie robimy innych rzeczy, więc to się też gdzieś tam zaciera. Stąd bardzo istotne, żeby rzeczywiście te przerwy robić i no, słuchać też swojego ciała, nie? Mhm. Jasne, że to musimy pilnować sami siebie też, prawda? O, za chwilę myślę, że jeszcze raz pan psycholog Krzysztof Wesołowski do nas dołączy, ma jakieś problemy z internetem, ale widzę, że już wraca do nas. A czy Państwo dbacie o siebie w dzisiejszych czasach, o swój komfort przy pracy, właśnie na przykład stanowisko pracy, żeby Was nic nie bolało? Napiszcie w międzyczasie. O, a ja już wpuszczam do nas z powrotem pana psychologa Krzysztofa Wesołowskiego. Już jestem, chyba, przepraszam. Chyba teraz bez tego pogłosu. Dziwnego pogłosu, więc witamy jeszcze raz i wracamy do naszego webinaru. Tutaj mamy taki ciekawy komentarz pani Katarzyny Czerniawskiej, pozwolę sobie przytoczyć. Ja w końcu odważyłam się iść do psychiatry i się zraziłam, wysłuchała, dała antydepresanty, kazała przyjść za 2 miesiące. Stwierdziła, że za dużo wrażeń. No tak się niestety czasami zdarza. Ja zachęcam, u nas jest bardzo dużo rzeczywiście psychiatrów doświadczonych, także zachęcam do wizyty u nas w dialogu, tak podkreślę. Natomiast rzeczywiście tak jest, że no, czasem nam się zdarza, że ten kontakt czy z psychologiem, czy z psychiatrą nam się inaczej łoży. I też jakby psychiatrzy operują takim skróconym trochę językiem, nie? Przepisujemy antydepresanty. Natomiast są leki, już to wcześniej o tym mówiłem, nie? Z grupy antydepresantów. Tak. Natomiast na przykład uloksytyna jest takim lekiem, który działa też rozluźniająco na mięśnie, jego się stosuje przy fibromialgii na przykład. My go bierzemy jakby przede wszystkim przeciwbólowo, efekt antydepresyjny jest skutkiem ubocznym, natomiast no on jest z grupy leków antydepresyjnych i lekarz nam powie, no to ja pani przepiszę lek antydepresyjny. Więc to jest taki trochę skrót myślowy, natomiast no to jest jakby dostajemy no taką informację trochę inną. Ola pyta, czym różni się zespół jelita wrażliwego od nerwicy jelit? Szczerze mówiąc, to jest nam zespół jelita drażliwego. Nerwica jelit to jest pojęcie bardziej, bym powiedział, potoczne. Okej, to dziękuję za odpowiedź. I idziemy. Straszne bóle w klatce piersiowej. Ktoś, czy ktoś ma? I teraz, jeżeli ktoś ma bóle w klatce piersiowej, to ja bym zalecił. Mam nadzieję, że pani w tym momencie nie ma. To jest taki moment, kiedy dzwonimy po karetkę pogotowia. Bóle w klatce piersiowej w jednym z objawów, no mogą być objawem zawału serca.
Jeżeli nam się nie zdarzało i nagle nam się pojawia silny ból w klatce piersiowej z promieniowaniem do pleców, ale generalnie ból w klatce piersiowej, może to być objaw zawałowy, może to być objaw ataku paniki, ale tego nie wiemy i nie chcemy się tego dowiedzieć jakby po czasie. Tak, czyli na to jesteśmy bardzo, bardzo uważni. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze, żeby po tym naszym dzisiejszym webinarze rzeczywiście osoby, które go oglądają, miały taki konkret, co dokładnie mają zrobić, jak wygląda ta ścieżka, jeżeli chcieliby się tym swoim bólem zająć. Czyli zaczynamy, rozumiem, od opisu swojego bólu. Tak, żebyśmy takie trochę już... W kolejnym etapie rzeczywiście no to jest poradnia, są też specjalistyczne poradnie leczenia bólu, natomiast no z mojego doświadczenia, bo mówię, że u nas w szpitalu też jest taka poradnia, no one no nie zapewniają kompleksowego, no głównie jakby zajmują się tym, żeby w jakiś sposób ten ból złagodzić jako objaw. Natomiast no też nie rozwiązują jego przyczyny, czyli no jednak poszukałbym przyczyny jakby w pierwszej kolejności. Natomiast znalezienie przyczyny nie powinno nas powstrzymać przed tym, żeby te objawy bólowe zminimalizować, żeby zmniejszyć wpływ tego bólu na nasze życie. Dobra, czyli mamy takie miejsce, gdzie się możemy udać, to są właśnie te poradnie. I rzeczywiście to jest, no to są poradnie też leczenia bólu, natomiast no przyznam się szczerze, że mało jest takich specjalistów, którzy się rzeczywiście specyficznie bólu zajmują. I to jest, no to jest problem, powiem tak, że tak powiem, nie ma takiego rozbudowanego systemu, natomiast tak jak to wygląda w zaleceniach właśnie czy NICE, czy Światowej Organizacji Zdrowia, no ta pomoc rzeczywiście w bólu w dużym stopniu no też jest psychologiczna, też terapia behawioralno-poznawcza jest gdzieś tam skuteczną metodą, może nie tyle leczenia bólu, żebyśmy tutaj mieli jasność, natomiast radzenia sobie z konsekwencją bólu, czyli no, ze stanami depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, które są konsekwencją tego bólu i no, w jakim stopniu ta strategia leczenia bólu to jest takie połączenie właśnie terapii trochę tej, o której mówiliśmy na początku, czyli Mindfulness Based Stress Reduction Program, czyli MBCTR. W skrócie i właśnie terapii behawioralno-poznawczej, gdzie no, wychodzimy z założenia, że no, jakby nie ten ból jest jakby przyczyną naszego złego samopoczucia, tylko myśli, które my w związku z tym bólem mamy. Jeżeli myślimy, że ten ból nam będzie towarzyszył do końca życia, że nasze życie w zasadzie się skończyło, sama ta myśl powoduje u nas bardzo silne emocje i teraz jeżeli my się damy tym emocjom ponieść, no to gwarantowane, że te doznania bólowe będą się potęgowały. I teraz to, co może rzeczywiście terapia psychologiczna zmienić, to no właśnie, pomóc nam sobie poradzić z tym. Katarzyna Grygiel dopytuje, czy terapia psychodynamiczna też może być skuteczna przy Jestem, że tak powiem, terapeutą bardziej cebetowym, więc to jest tak trochę jak z religią, nie? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, naprawdę, bo nie znam żadnych badań, które by rzeczywiście odnosiły się do skuteczności jakby terapii dynamicznej i psychoanalitycznej w odniesieniu do konkretnej rzeczy. Z definicji terapia psychodynamiczna nie tyle rozwiązuje konkretny problem, natomiast no, zagłębia się w meandry naszej osobowości, nazwijmy to, i z założeniem, że jeżeli odkryjemy, co leży u podłoża naszego problemu, natomiast no, ból jest trochę specyficzny. Ja bym powiedział, że jednak zalecaną metodą są jednak te metody bazujące na
no, uważności i trochę może będę mniej popularny wśród terapeutów psychodynamicznych, natomiast no, w momencie, kiedy coś nas boli, kiedy rzeczywiście te objawy są bardzo silne, no wówczas jakby wchodzenie i odkrywanie, zyskiwanie wglądu na to, co tam gdzieś tam się w życiu przytrafiło przykrego i analizowanie tego, no może dodatkowo spotęgować ten ból, więc nie wiem, czy to jest akurat odpowiedni moment. Także bym powiedział, że najpierw bym chyba się uporał z bólem i z tym, żeby sobie z tym bólem poradzić, a w kolejnym etapie no, skłonił się w kierunku jakiejś głębszej terapii, jeżeli mamy taką potrzebę. Ja jeszcze mamy takie dwa pytania, dosyć ważne, czy akupunktura może być pomocna w napięciowych bólach głowy, pyta Magdalena Nowak. Gdzie rzeczywiście te metody akupunkturowe miały jakieś takie badanie potwierdzające skuteczność, natomiast no, ja się staram koncentrować też na tych metodach, które są rzeczywiście przebadane naukowo i no dają jakąś określoną skuteczność. Nie? I teraz nie będę mówił tego głośno, natomiast jeżeli wierzymy, że jakaś metoda jest skuteczna, czyli tak zwany efekt placebo, coś no, na tej podstawie są jakby badana skuteczność jakiejś metody, nie? Placebo nie jest złe. Jeżeli my uwierzymy, że jakaś metoda nam pomaga, to przepraszam bardzo, kim ja jestem, żeby Państwu powiedzieć, że nie. Jeżeli coś nam pomaga, jeżeli coś mamy takie poczucie, że coś nas, coś nam, no, te nasze doznania bólowe rzeczywiście są mniejsze, okej. No tylko, żebyśmy też pamiętali o tym, że ten ból nam rzeczywiście o czymś mówi, nie? Jeżeli no, zaczynamy nową pracę, zaczynamy się stresować, coś się w tej pracy zaczyna dziać, no i nasze ciało rzeczywiście w jakiś taki somatyczny sposób zaczyna na to reagować, nie? Czasem zmiana pracy jest lepszą metodą niż operacja neurochirurgiczna kręgosłupa na przykład. Rozumiem, już na takiej samej zasadzie sport albo dieta też mogą być pomocne w walce z bólem. I tu rzeczywiście sport i aktywność fizyczna ma tak naprawdę podobną skuteczność co leki wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli tak zwane leki antydepresyjne. Nie powiem i tu chciałem, żeby to było jasne, jeżeli ktoś choruje na depresję, to nie zalecamy mu biegania. Nie? To jest chyba najgorszy pomysł, jaki możemy zrobić, czy mieć w takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy wbudowany taki mechanizm regularnej aktywności fizycznej, pobudzenia organizmu, to powoduje też powoduje wydzielanie się serotoniny, więc działa to pozytywnie na funkcjonowanie naszego mózgu. I wracając do naszej wcześniejszej rozmowy dotyczącej koła bólowego, jeżeli nasz nastrój jest lepszy, wówczas te nasze myśli też są nieco lepsze i wówczas no, lepszą mamy kontrolę nad tym bólem. Ale jeszcze szybko ostatnie pytanie, teraz zostały nam dwie minutki. Terapia czaszkowo-krzyżowa, czy pomoże? To znowu jest podobna metoda, bo to takie fizjoterapeutyczne chyba są metody, tak. Różne, nie? Usuwające ból. Znowu w fizjoterapii jest mnóstwo takich różnych metod. I teraz no, pytanie, na co ten ból ma pomóc, nie? I teraz ktoś mówi, że no, mam super terapię na leczenie bólu. No fajnie, tylko jakiego, nie? Czy palącego, czy pomoże mi na przykład na CRPS, czyli taki zespół bólowy, w którym ludzie sobie odgryzają nogi, bo tak boli, nie? Więc to by było moje pytanie, na jaki rodzaj bólu. I rzeczywiście to jest już pytanie do osoby, która to gdzieś tam prowadzi i czy rzeczywiście jest to skuteczna metoda leczenia w bólu, którego my rzeczywiście doświadczamy specyficznie. Nie? Została nam minuta, a wiem, że pan psycholog ma jeszcze do polecenia książki, które mogą być w tym temacie bólowym pomocne, więc pozwolę sobie jeszcze zapytać o te książki, które pan poleca. Tak z perspektywy psychologicznej, żeby już się nie w
nie zagłębiać się czy w kwestie takie medyczne, to jest poradnik, z którego ja czasem korzystam w pracy, to jest poradnik, który jest właśnie metodą wykorzystującą terapię behawioralno-poznawczą w leczeniu bólu. I ona, tam są dwie części. Jedna jest metoda dla terapeuty i dla osoby. A tytuł? Dla pacjenta. Sekundę, jak gdzieś tutaj tą książkę miałam. Tak, my w ogóle jeszcze przygotujemy jutro taki post z tymi książkami, żeby u nas na fanpage'u Centrum Terapii Dialog, żeby nam te książki nigdzie nie uciekły, dokładnie to z tytułami. Mogę wspomnieć, to jest Przewlekły ból, terapia poznawczo-behawioralna, podręcznik, i to jest podręcznik terapeuty albo zeszyt ćwiczeń. I to jest książka autorstwa pana Johna D. Otisa. To tak, jeżeli chodzi o pozycję książkową, która tak mi gdzieś z tyłu głowy mam, która jest rzeczywiście specyficznie napisana w kontekście leczenia bólu. Takiej, no mówię, psychologicznego. Dobrze, to właśnie jutro napiszę dokładnie, zrobimy post i tam będą odnośniki do tych książek, które pan Krzysztof Wesołowski, psycholog, neuropsycholog Centrum Terapii Dialog, poleca. Ja nie chcę już przedłużać, dlatego że jesteśmy już po czasie. Ja tylko jedną rzecz zapytam, bo dlaczego nie poleca pan biegania przy depresji? Tak, nie zalecam tego, dlatego że mi się często zdarza, że ktoś przychodzi i z jakby z ciężkimi objawami depresji i w tym konkretnym momencie, kiedy ktoś przychodzi z objawami depresyjnymi i my mu powiemy, to pan sobie pójdzie pobiegać, to jest bardzo zły pomysł. Dlatego, że w momencie ciężkiej depresji no nie jest to jakby pierwsza rzecz, którą ta osoba będzie w stanie zrobić. Jeżeli stan zdrowia tej osoby się poprawi, jeżeli będzie ona w stanie się zmobilizować do tego, żeby tą aktywność z powrotem uruchomić, super, jak najbardziej. Natomiast ja się bardzo boję, dlatego że ja kiedyś nawet w jakiejś gazecie czytałem, że opis listu, że pani opisuje objawy ciężkiej depresji klinicznej, włącznie z myślami samobójczymi, a odpowiedź osoby z gazety była, no to pani sobie idzie do parku i się pani zrelaksuje. No to moja pierwsza myśl była, no to chyba, żeby znaleźć gałąź, na której mam się powiesić. Przepraszam. Depresja jest chorobą, która dotyczy naszego mózgu. Możemy mieć chorobę kolana, możemy mieć chorobę głowy. I teraz trochę mylące jest to, że my czasami możemy się czuć trochę depresyjnie. I to jest takie pojęcie, które każdy z nas ma taki, a dzisiaj mam taką trochę depresję, dzisiaj taki jestem smutny, nie? Depresja tak mówimy, nie zawsze się nie? ze smutkiem wiąże i to czasem nie, jakby smutek nie jest dominującym aspektem depresji. I teraz depresja potencjalnie jest chorobą, która może prowadzić do samobójstwa, czy też do jakiejś, no, powiedzmy sobie bardziej, no, do zaniedbania, czy do jakichś takich skutków zdrowotnych, których no, byśmy nie chcieli. Dlatego jest to zbyt poważna sprawa, żeby ją bagatelizować w taki sposób, żeby powiedzieć, to niech pani sobie idzie pobiegać, nie? Jasne. To tak chciałem podkreślić, żebyśmy co do tego biegania mieli jasność. Tak, mieli jasność, jasne. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Wesołowski, psycholog, psychoneurolog Centrum Terapii Dialog. Dziękujemy. Ja tak jeszcze dodam, bo tu widziałem, ktoś się pytał, czy jakby internetowo też. Też tak. Prowadzimy terapię online w tak. dialogu. Czyli tak, odpowiedź dobrze. To jest tak. Tak, dziękujemy. Proszę Państwa, chcielibyście obejrzeć jeszcze raz ten webinar, to w takim razie poproszę o kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało to, co dzisiaj mogliście oglądać, to, czego dzisiaj mogliście wysłuchać, to też proszę o serduszka czy kciuka, zawsze wtedy to jest dla nas jakaś informacja zwrotna, że wykonujemy dobrze swoją pracę, że komuś w jakiś sposób pomogliśmy. Widzę, że część osób jeszcze pytała, czy jakiś taki inny, czy kolejny webinar na ten temat byłby możliwy. Myślę, że tak, bo
bo pytanie było bardzo tak, o tam, ja widzę jeszcze pana psychologa, macha głową, że tak, rozumiem, że on chętnie jeszcze na część drugą się umówi, więc tak, jak najbardziej, bo widzę, że było dużo pytań, na które po prostu no, w ciągu 60 minut nie daliśmy rady odpowiedzieć. Zapraszam was za 2 tygodnie na webinar, tym razem będzie o nerwicy natręt 27 kwietnia. Pamiętajcie o nas, będzie to jak zwykle bezpłatny webinar prowadzony przez Centrum Terapii Dialog. Zaglądajcie do nas na fanpage na Facebooku i zapraszam na naszą stronę internetową też www.psychiatrzy.warszawa.pl. Tam możecie znaleźć różne nasze poradnie, wszystkich naszych specjalistów oraz dodatkowe informacje. Zapraszamy tam też, można się czegoś ciekawego dowiedzieć. O, widzę, że tak, że chcieliby wszyscy ten webinar obejrzeć, to jest dla was dobra informacja. Wszystkie nasze webinary są nagrywane, są dostępne w zakładce filmy na fanpage'u Centrum Terapii Dialog. Będzie nam również miło. Tak, tak, będzie można to odsłuchać, będzie można obejrzeć. Słyszałam, że sporo uczestników właśnie puszcza sobie jako audiobook nasze webinary i wtedy można coś sobie w domu zrobić, robić i słuchać, o czym tutaj rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy. Matko, już jesteśmy bardzo po czasie, nie przedłużam. Do zobaczenia za 2 tygodnie i zapraszamy na fanpage Centrum Terapii Dialog. Jutro postaram się wrzucić posty z książkami, które polecał pan Krzysztof Wesołowski, żeby można było już z nich korzystać. Dobranoc i dziękuję.